Ze mną Mariusz Połyński, zawodnik Jastrzębskiego Węgla. Mariusz, to są chyba te najtrudniejsze momenty w życiu sportowca. No tak, no przegrywa się. No, w finale ciężko przegrać, no ale cieszymy się przynajmniej z tego srebrnego medalu. Mieliście w tiebreaku dogodną sytuację, dużą przewagę nad rywalem, ale jednak ją wypuściliście. Zaczęliście już myśleć o tym złocie, czy po prostu przeciwnik się obudził? Nie zachowaliśmy zimnej głowy, po prostu tak uważam. No i straciliśmy prowadzenie i się wymknęło spod kontroli, po kolei. Czy wy na ten tiebreak w ogóle czuliście jakieś siły, czy po prostu jechaliście już na charakterze i charyzmie? Na pewno były jakieś siły, ale malutko. Też mieliśmy mniej czasu na odpoczynek, bo też wczoraj graliśmy ciężki tiebreak. No i myślę, że też może to zaważyło. Godzina meczu w półfinale. Jakbyś miał podsumować ten turniej w waszym wykonaniu, już patrząc na całość, to wyciągnąłbyś dużo pozytywów, czy jednak mogliście pokazać jeszcze więcej? No stać było nas na jeszcze więcej, no ale trudno, no co zrobić. Ja mam akurat jeszcze rok, więc za rok może przyjdziemy tu z chłopakami i powalczymy o złoty medal. Dzięki wielkie.